No dobra, dwa dni minęły od ostatniej sesji, więc jestem ciekaw, jak mi teraz pójdzie, bo troszeczkę sobie ćwiczyłem tego ducha szafta. Powiem wam, że jest to jeden z trudniejszych bossów. Nie będę tego ukrywał. Jest to naprawdę uber ciężki boss i szczerze powiedziawszy, mam tylko szczerą nadzieję, że w końcu mi się teraz go uda pokonać, bo no zależy mi na skończeniu tej gry. Nie chcę, żeby to była seria, która zostanie, nie wiem, zawieszona, dlatego że nie mogę sobie poradzić z przedostatnim bossem, co nie? Dobra, mamy Grand Crossa, więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, wy se posłuchajcie muzyki, a ja się teraz skupię, ponieważ duch szafta, tak jak już wspominałem, no nie jest łatwym bossem. I przy okazji podwójny skok. Podwójny skok, czyli dwa razy X muszę wcisnąć. I teraz go widzicie. Ma taką tendencję, że raz go widać, raz go nie widać, więc jedziemy z koksem. Miejmy to już za sobą. W jakim stopniu nietoperz mi dupę uratował? Okej. Dobra. Teraz sam sobie uratowałem dupę. Kurde, no. Jak chciałem skoczyć, to Richter nie ogarnął. Richter. Dobra. Jest! W końcu! Po dwóch dniach! O Jezus Maria! Dwa dni udręki. No, fajna poza swoją drogą. Nie no, jestem zadowolony, udało się. Udało się nam. Bloodlines, finał. Mamy już ostatni stage przed nami, ostatni rozdział. I muzyka oczywiście Poison Mind. Więc zobaczymy, co teraz będzie na nas czekać u góry. Może poza samym Draculą, ponieważ jesteśmy już na zamku. A raczej w zamku. O, Grand Cross się przyda. Fuj. Wody nie chcę. Woda to jeden z gorszych przedmiotów. Dobra, Dracula, dawaj. Pokaż, na co cię stać. Oj, na razie pokazujesz, na co cię stać. No to pokazałeś, na co cię stać, kurde. Dałem dupy, ale przynajmniej ci coś tam kapkę zdrowe zabrałem. O, coś takiego właśnie. Patrzcie, ile mu HP zjechaliśmy już. On jest o wiele łatwiejszy niż duch szafta. To mogę nawet ja powiedzieć. Kurde, tylko zbyt bardzo zamuliłem. To muszę przyznać. O! I teraz jest jego ostateczna forma. O kurde! Ale bestia! Uwaga na jego pazury. No właśnie, bo hitbox jego pazurów jest ogromny. Dobra, ostatnia szansa, ale przynajmniej już wiem, na czym stoję.
Patrzcie na to. Chyba się uda. Jest! Udało się. Once again, the blood of Belmont has defeated me. Perhaps this, too, is part of my fate. Death to you! The world is not yours to exist in! It is not by my own power that I am resurrected. It is the greed of humanity which calls me back. And thus, by might, I rule. Might becomes the one and only justice in this world. Of all the self-serving claptrap! The same basic vape drives all people to seek, to come together, to move forward. That surely can't be an evil thing. And yet, here I am. Do you not have any desires? Well... It is by your desires that you humans prosper. And it is your faith which has ruled you. Considering that, can you really call me evil? But people cannot be ruled by power alone. The sacred, the honorable, the loved, those things can rule humanity. Something evil will eventually fall to ruin! I see. Perhaps you're right. We shall meet again, Blood of Belmont. Koniec gry, moi drodzy. Udało się. Przeszliśmy Castlevania Rondo of Blood, tym razem historię Richtera, ponieważ jeszcze została historia Marii, ale Marion Renard zajmiemy się kiedy indziej już. Może za niedługo, może nie, to zależy. Gdybyśmy nie uratowali wszystkich dziewic, Annette oraz Marii, no to ich główki by się teraz tutaj nie pokazywały, czyli byśmy nie mieli 100%, no i jeżeli chodzi o tę karetę, no to Richter by miał jednego konia, a nie tak zwany karawan, którym teraz podąża w nieznane. Z cutscenki mogliśmy dowiedzieć się tylko tyle, że Dracula zapowiedział, że on i tak wróci, że ludzie i tak za nim będą tęsknić, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie miało miejsce. Wiemy tylko, że udało nam się unicestwić go i zamek Drakuli został już też również zniszczony, mimo że nie było to do końca pokazane. I 3 lata później wiadomo, że Dracula powróci, no bo 3 lata później są wydarzenia z Symfonii Nocy, więc... Yeah. Powiem szczerze, że naprawdę Dracula w przeciwieństwie do ducha Shafta był o wiele łatwiejszym bossem niż to, co mieliśmy przy... No, kiedy walczyliśmy z duchem Shafta. Mi się wydaje, że mimo co on jest nadal tym trudniejszym bossem. Ale to jest tylko moje i tylko i wyłącznie moje zdanie. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Jeszcze zostaje nam, mówię, historia Marii Renard, ale tym zajmiemy się już kiedy indziej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem let's play. Jeżeli tak, to fajnie. Mam nadzieję, że jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji. Kliknij tam w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discordzie. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach na moim kanale. Tak więc trzymajcie się, cześć, do następnego razu.